Kościół rzymskokatolicki w miejscowości Kotłów znajduje się w samym centrum diecezji kaliskiej. Jest jednym z najstarszych kościołów Wielkopolski. Do parafii należą również wioski Biskupice Zabaryczne oraz Strzyżew. Kotłów leży w powiecie ostrzeszowskim, około 30 km od Kalisza i około 20 km od Ostrowa Wielkopolskiego. Jest jedną z 7 parafii dekanatu mikstackiego, do którego należą Chynowa, Czarny Las, Dębnica, Kaliszkowice Kaliskie, Mikstad, Przedborów. Fundację kościoła w Kotłowie datuje się na 1108 rok. Datę tę wyryto na bloku piaskowca, który wmurowany został w sklepienie apsydy pierwotnego kościoła. Jest to budowla romańska, postawiona na wzgórzu 230 metrów nad poziomem morza. W czasach średniowiecznych przez teren Kotłowa przebiegała granica pomiędzy plemionami Wielkopolski i Śląska. A w kierunku niedalekiego Kalisza właśnie tutaj miał przebiegać tzw. szlak bursztynowy, wiodący z Moraw nad Morze Bałtyckie. Dziś z kotłowskiego wzgórza rozciąga się najpiękniejszy widok w południowej Wielkopolsce. Widok na Dolinę Prosny i Pradolinę Baryczy. Według kroniki Jana Długosza świątynię miał ufundować Piotr Włost, herb Łabędź, zwany Duninem, wojewoda kaliski. Był dowódcą wojsk księcia Bolesława Krzywoustego, jego doradcą i powiernikiem. Wsławił się podstępnym uprowadzeniem księcia Rusi halicko-przemyskiej Wołodara, którego wojska nękały wschodnie tereny Polski. Ruś w konsekwencji wykupiła swego władcę. Przystała też na pokój z Polakami. Włostowic ożenił się z księżniczką Marią, córką Olega Michała, która pierwotnie miała zostać drugą żoną księcia Bolesława. Piotr podjął się nawet swatania Bolesława i Marii. Dzięki swojemu małżeństwu został książęcym palatynem. Był drugą osobą w państwie. W zastępstwie księcia dowodził armią, wyręczał władcę w sprawowaniu sądów, dbał o bezpieczeństwo dworu. Za wydarzenia na Rusi oraz okoliczności, w których doszło do jego małżeństwa, nałożona została na Włostowica kościelna pokuta. Według podania miał on ufundować ponad 70 kościołów. Jednym z nich jest właśnie świątynia w Kotłowie. Po śmierci Bolesława Krzywoustego Włostowic czuwać miał nad realizacją testamentu zmarłego, który podzielił kraj na dzielnice dla swoich synów. Najstarszy z nich, Władysław II, chciał jednak przejąć całą władzę. Piotr przeciwstawiał się temu, popadł więc w niełaskę. Został uwięziony i okrzyknięty zdrajcą. Oślepiono go i ucięto mu język. Gdy Władysław II opuścił kraj, przywrócono go z powrotem do łask. Później miał w cudowny sposób odzyskać wzrok i mowę i miało się to stać właśnie w tej kotłowskiej świątyni. Piotr Włostowic zmarł w 1153 roku. O tym, że na miejscu budowanego w Kotłowie w XII wieku kościoła był wcześniejszy kult bożków pogańskich oraz że toczyła się tu walka aniołów z diabłami, a także o obecności tutaj Dunina, mówią dwie legendy: o Piotrze Duninie i Kotłowskiej Górze oraz jak zbudowano kościół na Kotłowskiej Górze. Po raz pierwszy wzmianka o kościele w Kotłowie pojawia się w 1203 roku, gdy pierwszy po prawicy biskupa wrocławskiego stał proboszcz Kotłowa. Pierwotnie miejscowość była własnością królewską, następnie biskupów wrocławskich. W 1457 roku z rąk Kazimierza IV Jagiellończyka otrzymał ją klasztor kanoników regularnych w Kaliszu. Kościół oraz znajdujący się obok niego cmentarz otaczają mury z kamieni granitowych. Nazywany jest przez to Małą Częstochową. Kościół w Kotłowie uznawany jest też za jeden z najcenniejszych i najciekawszych zabytków romańskiej sztuki sakralnej w Wielkopolsce. Był jednak kilkakrotnie rozbudowywany, choć najstarsza część pozostała oryginalna. Pierwotna świątynia składała się z nawy głównej, półkolistej apsydy i chóru. Powstała z bloków ciosanych z kamieni polnych
i granitu. Do budowy użyto zaprawy wapiennej. Mury miały 9 metrów wysokości i ponad metr grubości. Budowla zwężała się ku górze, co nadawało jej kształt piramidalny. Romański kościół miał 3 wejścia. Główne, obecnie używane, i 2 boczne, po północnej i południowej stronie, dziś zamurowane. Kościół nie posiadał zakrystii ani wieży. Dach kryty był gątem. Romański kościół zachował swój pierwotny kształt do połowy XVII wieku. W 1634 roku od południowej strony chóru dobudowano drewnianą zakrystię. Z tego samego roku pochodzi pierwsza wzmianka o istnieniu drewnianej wieży, którą w 1721 roku rozebrano i w jej miejsce postawiono nową. Była ona zbudowana z kamienia w stylu barokowym. W miejsce drewnianej zakrystii powstało pomieszczenie murowane. Pod koniec XIX wieku parafia liczyła prawie 8 tysięcy wiernych. Kościół stał się za mały dla tak wielkiej liczby osób. Dlatego w latach 1905-1908 przeprowadzono jego rozbudowę. Rozebrano starą apsydę, dobudowano transept z nawami bocznymi. Przedłużono nawę główną. Od strony wschodniej dobudowano nową apsydę z kamienia, starając się zachować jej dotychczasowy wygląd. Po obu stronach apsydy powstały zakrystie. Wzmocniono fundament wieży, dach kościoła pokryto dachówką. Dziś parafia rzymskokatolicka liczy niecałe 800 wiernych. Ostatnie prace przy świątyni miały miejsce w latach 2007-2009. Wymieniono poszycie dachowe, wyremontowano wieżę, przeprowadzono gruntowną renowację romańskich murów. Inwestycje te dofinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu. Patronat nad obchodami 900-lecia Fundacji Kościoła objął minister kultury i dziedzictwa narodowego. A jak wygląda wnętrze świątyni? Najstarsza nawa główna świątyni to doskonale zachowany przykład budowli romańskiej, charakteryzującej się murami zbudowanymi z kamienia i małymi oknami. Wystrój pozostałej części kościoła utrzymany został w stylu barokowym. Pierwszy ołtarz boczny posiada obraz świętego Walentego w otoczeniu świętego Sebastiana i świętego Rocha, natomiast w zwieńczeniu umieszczono obraz świętego Wawrzyńca. Na zasuwie tego ołtarza obraz świętej Rozalii. Drugi ołtarz boczny, znajdujący się w transepcie, sygnowany datą 1780, umieszczoną na mensie, zawiera obraz świętej Anny Samotrzeć i świętej Kingi w zwieńczeniu. Ponadto ołtarz zdobią rzeźby proroka Jeremiasza i jednego z apostołów. Pochodząca z 1758 roku ambona zawiera wizerunki ojców kościoła. Na zaplecku ambony znajduje się obraz świętego Pawła apostoła. W centrum prezbiterium jest ołtarz główny, a w nim znajduje się obraz Matki Bożej Kotłowskiej, przedstawionej z Dzieciątkiem Jezus. Został on namalowany w 1605 roku i sygnowany inicjałami AS, czyli najprawdopodobniej przez Adama Scholza z okolic Wrocławia. Maryja jest adorowana przez głównych patronów Polski, świętych biskupów, po lewej świętego Wojciecha, po prawej świętego Stanisława. W tle tych postaci przedstawiono scenę męczeństwa świętego Wojciecha, a także scenę wskrzeszenia Piotra Wina. Po bokach rzeźby przedstawiające świętego Onufrego i Karola Boromeusza. Na zasuwie ołtarza głównego jest obraz świętego Mikołaja. Koronacja tego obrazu odbyła się 13 września 2009 roku. Ksiądz arcybiskup metropolita poznański Stanisław Gondecki poświęcił, a następnie wraz z księdzem biskupem Stanisławem Napierałą i pozostałymi biskupami nałożył korony Matce Bożej i Jezusowi. W tej właśnie chwili na całkowicie zachmurzonym od rana niebie rozchyliły się chmury i zaświeciło słońce,
pierwszymi promieniami, dokładnie oświecając nowo ukoronowany obraz. Wszyscy uczestnicy stojący przed ołtarzem to zauważyli i odczytali jako znak szczególnego Bożego błogosławieństwa. Przy Matce Bożej przez wieki, również w ostatnim czasie, wielu modlących się otrzymało cudowne łaski zdrowia, duszy i ciała. 8 września i w kolejnych dniach odbywają się coroczne uroczystości ku czci narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Matki Kotłowskiej. Ostatni ołtarz boczny zawiera obraz przedstawiający powrót świętej rodziny z Egiptu. Obraz otaczają rzeźby świętego Sylwestra i świętego Augustyna. W zwieńczeniu umieszczono obraz świętego Izydora Oracza. Chrzcielnica wyobraża kosz Mojżesza. U góry bocznych ścian odnajdziemy rokokowe rzeźby świętego Franciszka z Asyżu i świętego Alejzego Gonzagi. Dodać należy, że Kotłów zawsze znajdował się pod opieką królów polskich, jako królewszczyzna. Stąd przywilejem Kazimierza Jagiellończyka z 1458 roku do Kotłowa sprowadzono zakonników, którzy zarządzali parafią do 1825 roku. Byli to kanonicy regularni laterańscy świętego Augustyna. To ich dziełem są zachowane do dziś najważniejsze zabytki i wyposażenia kotłowskiej świątyni. Sklepienie najnowszej części kościoła zdobią polichromie scen zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, nawiedzenia świętej Elżbiety oraz wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Na południowym murze znajduje się obraz przedstawiający obronę Częstochowy. Po przeciwnej stronie śluby Jana Kazimierza we Lwowie. Nad głównym wejściem do kościoła znajduje się drewniany chór z organami. W południową ścianę romańskiej części świątyni wmurowano fragment ozdobnego bloku umieszczonego w XII wieku w portalu przy głównym wejściu do kościoła. Obecnie tam, gdzie kiedyś był portal, znajduje się główne wejście do kościoła z kruchty pod wieżą. Po obu stronach piaskowego romańskiego portalu zbudowane były kolumny z granitu zakończone kapitelami z ozdobnymi maskami zwierząt i winogronem. W 2009, 10 i 11 roku wewnątrz i na zewnątrz świątyni prowadzone były prace wykopaliskowe przez archeologów z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ich wyniku pod podłogą kościoła odkryto fundamenty i mury pierwotnej apsydy. Natrafiono także na pozostałości XII-wiecznej krypty romańskiej. W wyniku pękania ścian kościoła na przełomie XVII i XVIII wieku została ona zasypana. W trakcie prac archeologicznych natrafiono także na pozostałości pochówków z tego okresu. Cennym znaleziskiem był relikwiarz z XII-XIII wieku. Podczas prac archeologicznych wykopano także wiele monet pochodzących z okresu od XIII do początków XX wieku. W sanktuarium Matki Bożej Kotłowskiej codziennie po mszy świętej śpiewana jest pieśń o jedność Kościoła, zgodnie z muzyką intrady, ze słowami: Matko Kotłowska, Matko Pojednania, przy sercu swoim zjednocz nas. Uproś nam łaskę, zgody i wytrwania przy Bogu w każdej próby czas.